Tytuł kursu: elementy podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Moduł: przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej. Temat: typy struktur organizacyjnych. Umiesz już coś na egzamin? Nie bardzo. To będzie test sprawdzający wiadomości z tematów dotyczących typów struktur organizacyjnych, tak? Dokładnie tak. Może najpierw przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest struktura organizacyjna. Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiąganie celów całości. Aha, przypomniałam sobie jeszcze, że dzielimy typy struktur na hierarchiczne, pośrednie i organiczne. Tak, tak. Przy typie struktury hierarchicznym wyróżniamy też strukturę liniową. Nie pamiętam, żebyśmy ją omawiali na wykładzie. Możesz mi coś o niej opowiedzieć? Zerknij na tą grafikę. To właśnie struktura liniowa. Gwarantuje ona jedność kierownictwa. Jej zaletą jest prostota i jasność w określaniu zakresów uprawnień i odpowiedzialności oraz między innymi jednoznaczne określenie relacji nadrzędności i podrzędności. Nie ma żadnych wad? Oczywiście, że ma, jak każda struktura organizacyjna. Struktura liniowa jest mało elastyczna i pomija się w jej obrębie zasady specjalizacji. Czy ten schemat przedstawia strukturę funkcjonalną? Tak, tak. Z tego co pamiętam, to w strukturze tej każdy z pracowników podlega wielu kierownikom funkcjonalnym, którzy odpowiadają za jasno sprecyzowany obszar działania. I wydają oni polecenie jedynie z obszaru ich działania, tak? No tak, oczywiście. A słyszałeś może o strukturze dywizjonalnej? Tak, tak. Projektując strukturę dywizjonalną, uwzględnia się na drugim szczeblu hierarchii organizacyjnej kryterium obiektowe. Tutaj jest napisane, że powstałe w ten sposób obszary nazywane są spartami i dywizjami. Tak, albo segmentami. Tego typu struktura jasno określa obszary uprawnień i odpowiedzialności kierowników poszczególnych dywizji. No dobrze, ale wtedy może wystąpić niebezpieczeństwo związane z pojawieniem się konfliktów między poszczególnymi dywizjami oraz niewłaściwego funkcjonowania centralnych komórek sztabowych i przekształcenia się ich w centralne komórki liniowe. To prawda. Zróbmy sobie przerwę, a potem porozmawiajmy o strukturze macierzowej, projektowej i sieciowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.